11:30 równo na zegarach, oficjalne mistrzostwa Polskiej Ligi Tenisa na trawie, za chwilę mecz grupy F, Łukasz Stoltman, Marek Olszyna, a więc już za chwilę ciekawie zapowiadająca się rywalizacja trwa, losowanie, kto tutaj będzie rozpoczynał, kto będzie o tym decydował, na biało Marek Olszyna w czerwonym stroju PLT będzie występował. Łukasz Stoltman i już za chwilę pierwsza piłka pójdzie w ruch. Mieli Państwo okazję obserwować rozgrzewkę. Natomiast za chwilę to, co najważniejsze, będzie się w tym spotkaniu odbywało. Spotkanie Łukasz Stoltman już po raz trzeci w grupie. Na razie 5 punktów na koncie. Marek Olszyna ma na swoim koncie 2 punkty, ale tylko jeden mecz rozegrany. Dlatego też teraz szukają się wielkie emocje. Tutaj fani, kibice, inni zawodnicy, którzy czekają na swoje pojedynki. No, a my widzimy blisko naszej kamery, plecami do niej. Łukasz Stoltman, 38-latek z Gdańska. Marek Olszyna, 19-latek z Bydgoszcza, więc witamy Gdańsk, witamy Bydgoszcz. No i zapraszamy do, mam nadzieję, fajnej wspólnej zabawy, no i do wielkich tenisowych emocji. Łukasz Stoltman, on jako pierwszy do gry piłkę wprowadza. Od razu trafiona jedynka. Też na pewno możemy o troszkę wymagań postawić przed Łukaszem Stoltmanem, bo to jest zawodnik, który w metryczce na polskiej lidze tenisa.pl ma wpisaną ulubioną nawierzchnię jako trawiasta, więc to tutaj idealna szansa dla tego zawodnika, żeby się wykazać. Na razie, no dzisiaj rozegrał też bardzo długie, zacięte spotkanie z Michałem Piotrowiczem, no i wygrał dopiero po super tiebreaku w trzecim secie, ale wykazał się niesamowitą odpornością psychiczną, przegrywał 7-9, no a wygrał 12-10 ostatecznie i dlatego też tutaj przychodzi taki podbudowany, no i ma szansę, mamy szansę po raz pierwszy oglądać go na korcie telewizyjnym, tutaj kort numer 4 w tej nomenklaturze w Michałówku, natomiast to jest ten kort dla nas taki główny kort, na który mamy kamery. Łukasz Stoltman, trzeci punkt przed nami. Będzie drugie podanie. Skupienie. Kilka. Solidna dawka kozłów. No i teraz wyrzucony ten serwis. Na razie nie wszedł idealnie w to spotkanie. Łukasz Stoltman. Te serwisy na razie nie dają jeszcze tak dużo, ile powinny, ale mówię, też takie zmęczenie, myślę, że może tutaj się przytrafić, no bo jednak prawie godzinna rywalizacja z Piotrowiczem, Michałem Piotrowiczem, a teraz rozgrzewka, chwila przerwy, no i gramy dalej, natomiast no musimy ten turniej przyspieszyć, takie są fakty, no i jest pogoda na razie sprzyjająca, nie ma opadów deszczu, te korty są coraz suchsze, no i trzeba grać, trzeba tutaj te szanse wykorzystywać, no bo kto wie, jaka będzie pogoda za godzinę czy za dwie godziny. Biorąc pod uwagę te wczorajsze historyczne już dokonania, Łukasz Stoltman, drugi serwis. Pod linię końcową. Teraz wchodzi forehandem, ale popełnia błąd Łukasz Stoltman. No i w tym momencie te błędy zaczynają się kumulować, coraz więcej problemów. Już sobie szukuję piłki do kolejnego wprowadzenia do gry, natomiast na pewno nie jest to gem idealny, ale często tak bywa, że te gemy otwierające, te pierwsze gemy zawsze trudne, trzeba je przetrwać, często się trochę pomęczyć. A rywal też wymagający, Marek Olszyna, rankingu 148, obecnie Łukasz Stoltman jest 20, tak patrząc na ten sezon 2021, ale myślę, że tak na wierzchu trawiasta, to jakby tutaj rankingi nie grają. Tutaj liczy się dyspozycja dnia, też to przystosowanie, podwójny błąd serwisowy. No to znów bardzo źle to się rozwiązało dla Łukasza Stoltmana, no i są coraz większe problemy, a w zasadzie to już jest po problemach, bo wiem, mamy przełamanie, pierwszy gem za nami, zmiana stron, 1-0, Marek Olszyna, tutaj dużo niewymuszonych błędów, dużo takiego, można powiedzieć, pomocy ze strony Łukasza Stoltmana, natomiast to zawodnik z Bydgoszczy, który tutaj w tym turnieju jeden mecz już wygrał, grał z Michałem Piotrowiczem 1-4, 4-1, 10-8, także po trzecim serii, także po super tiebreaku
dopiero zszedł z kortu zwycięski Marek Olszyna. I w tej grupie 5 punktów ma Stoltman, 2 Piotrowicz, 2 Olszyna i 0 Maksymilian Kamiński. A my patrzymy na pierwszą piłkę po wprowadzeniu ją do gry przez Olszynę, 15-0. Dobry serwis. Ten początek na pewno lepszy dla zawodnika z Bydgoszczy. Już przygotowany Olszyna. No teraz spora pomyłka przy pierwszym podaniu, ale będzie drugi serwis do dyspozycji. No i podwójny błąd serwisowy, a więc też gdzieś jeszcze ta dyspozycja serwisowa nie jest stabilna. Po 15. Coś takiego punktu mentalnego, no zawsze po stracie podania warto jest szybko przełamać z powrotnie, przewrócić się z tym rebreakiem, tyle że no to jest sprawa ogólna, tutaj to już w ogóle jest to wręcz obowiązkowe, no bo jednak gramy do 4 gemów wygranych w secie, więc tego czasu na odrabianie może być mało. Drugie podanie. Teraz bezpieczny kick serwis do siatki Olszyna, ale nie będzie potrzeby dokończania akcji, bowiem to już było uderzenie kończące tym forehandowym winerem. 30 do 15 dla serwującego. Więc za chwilę powalczę o to, żeby potwierdzić przełamanie także swoim dobrym podaniem. Teraz trafiony pierwszy serwis, ale ta piłka wróciła, no trochę odpuścił, tak nie można tutaj reagować, trzeba grać do końca, nie ma co liczyć, że ta piłka gdzieś wyfrunie poza linię końcową. To jest, są takie no, też podstawowe błędy, kiedy oczyma wyobraźni widzi się aut, a jednak tak nie jest. Po 30 wyrównany kolejny gem, a tu widzimy raz jeszcze, jak ta piłka jeszcze przed linią spadała, więc to nie było nawet na styku. Teraz kapitalny retur, no to wszedł idealnie na piłkę i mamy kończące uderzenie Łukasza Stoltmana, no i mamy szansę na powrotne przełamanie. I to nawet dwie takie szanse za chwilę będą dla zawodnika z Gdańska. Ten serwis spokojny, no i kapitalnie tutaj krosowo z forehandu zagrywa Łukasz Stoltman. Druga piłka, drugie podanie. Bardzo blisko ustawia się Łukasz Stoltman, ale to też wszystko na styku, te serwisy. Teraz będzie ryzykowa, będzie atakował, broni się Olszyna. Ta piłka jeszcze wróciła, a więc gramy dalej w tej wymianie, jakże ważnej wymianie. Ale teraz już korytarz deblowy, powrotne przełamanie, 1-1, a więc znów mamy równo na tablicy wyników. Na razie po jednym przełamaniu z obu stron, to czekamy, kto wygra jako pierwszy swoje podanie teraz piłki po stronie Łukasza Stoltmana. I to właśnie 38-latek z Gdańska. Prawa ręka, forehand oburęczny, 1,72 m wzrostu, a więc nie jest to jakiś gigant, jeżeli chodzi o wzrost, ale jak się często przekonujemy, wzrost nie robi tutaj wszystkiego. Teraz nieudany ten atak po linii. Na ten moment lepiej się zawodnikom returnuje. Gdzieś lepiej ten atak z perspektywy broniącego się wyprowadzać. Znów skupienie, znów duża liczba odbić piłki przez Stoltmana. Też taki ciekawy system serwisowy do siatki Stoltman, no to będzie zagranie, no ale już nie udało się zneutralizować tego uderzenia Marka Olszyny. Natomiast znów ma prowadzenie returnujący. Powoli szuka też trochę oddechu, szuka skupienia. Oglądany Łukasz Stoltman. Przydałby się mocny serwis, ale akurat nie jest zawodnik z takim bardzo szybkim podaniem. Duże skupienie. Płasko, ta piłka wróci. No i dokończy dzieła. Tak jest. Miał to jeszcze na rakiecie
zawodnik z Bydgoszczy, ale już nie udało się przerzucić na drugą stronę. Tutaj bardzo wysoki return, dużo czasu, dużo miejsca, no i tu już powinno być uderzenie kończące, a jednak jeszcze tą piłeczkę odbił. Teraz broni się Stoltman. Atak autowy, oburęczny backhand, ale to też nie zadziałało w tej sytuacji. No i wyrównał się ten game po tych początkowych problemach serwującego. Teraz już równo. Sam na rożu i ta piłka wpada. O i out. I później out, wyrzucony znów niewiele. Ta piłka minęła linię końcową, natomiast no, trudno też nam to dokładnie ocenić z tej perspektywy i na kamerze, ale tutaj zawodnicy sami sobie nawzajem sędziują i też oni tutaj decydują o tym, kto, czy piłka jest na aucie, czy ta piłka jest w polu. Łaskie odegranie do siatki Stoltman, no i tam spojrzał się jeszcze na trawę, jakby była może akurat troszkę mocniej nasączona. Mamy po 40, mamy piłkę decydującą w trzecim gemie pierwszego seta. Znów maksimum akcji za nami, już 6 i za chwilę dowiemy się, czy będzie kolejne przełamanie, czy to Łukasz Stoltman utrzyma serwis. Nie będzie wcale łatwo. Pierwsza piłka nie pomogła. Drugi serwis bezpieczny. Jeszcze zdąży Wolszyna, Stoltman. No. No i właśnie, mamy przełamanie. Piłka na aucie, Łukasz Stoltman w siatce, a więc na razie 3 gemy. I tylko returnujący triumfują na korcie telewizyjnym. 2-1, chwila przerwy, znów zmiana stron. I za chwilkę wracamy do rywalizacji. No i czekamy być może na pierwszego gema wygranego przy podaniu któregoś z zawodników. Bo tego jeszcze nie oglądaliśmy, ale tak patrzę na te mecze poprzednie w tej grupie, no to możemy tu się spodziewać nawet 3 setów i to nikogo nie zaskoczy. Teraz w oddali przygotowujący się do serwisu Marek Olszyna, a teraz nawet i nie w oddali, bo na zbliżeniu. Musi poczekać na piłki i za chwilę rozpoczynamy 4. gema. Doskonały return i on zrobił robotę. 15-0, a w zasadzie to 0-15, bo tak należy patrzeć. Drugi serwis do zaatakowania. No, ale ten forehand na razie jeszcze nie idealny. Po 15. No, to już jest taki moment, gdzie powoli kończy ta sekwencja wchodzenia w mecz. Teraz już trzeba myśleć o triumfie w tym pierwszym secie dla zarówno jednego, jak i drugiego z zawodników. Tym bardziej, że gramy do 4 wygranych gemów. Na ten moment troszkę bliżej. Triumfuje Solszyna, bo on ma tą przewagę przełamania. A teraz slajsik, taki skrócik slajsowany za siatkę. Ale jednak zostaje piłka po stronie bydgoskiej.
Net, będzie powtórka pierwszego podania. Płasko, no i teraz zdąży, nie zdążył. Był jeszcze tam pod piłką, ale zabrakło już czasu, zabrakło tam miejsca na ewentualne przebicie piłki. No i mamy po 30. Pierwszym razem, chwilę temu się nie udało. Teraz już akcja na plus dla Marka Olszyny. Drugi serwis. Tutaj widzimy takie też zagrania. Teraz Łukasz Stoltman. Drugi serwis. Zaatakował i trafił. Kapitalny return, kapitalny winner Łukasza Stoltmana. Pięknie to teraz wykonał. No i mamy równowagę, mamy po 30. Widzimy ten drugi serwis, jak blisko ustawia się kara Łukasz Stoltman, ale później kapitalnie, zresztą troszkę wyższą siatkę, mamy już piłkę decydującą. No i utrzymał serwis Marek Olszyna, więc mamy 3-1. Kolejny znakomity game, który nam zaproponowali obaj zawodnicy. No ale pod ścianą, pod presją jest Łukasz Stoltman. Chociaż on dzisiaj też zaczynał ten mecz z Michałem Piotrowiczem. Też przegrał pierwszą partię 2-4, ale później wrócił znakomicie z dalekiej podróży 4-2, a później w tej breaku 7-9 i zwycięstwo 12-10, a więc on tutaj potrafi się często podnosić z najbardziej kryzysowych momentów. Jak będzie tym razem? Łukasz Stoltman serwuje. Czy uda się wreszcie wygrać własne podanie? Wyrzucił. Tenisista z Gdańska. Ależ to była pomyłka. Pięknie było widać na naszej kamerze. Akurat z tej perspektywy. Jeszcze wrócił. Nie wrócił już Stoltman. Powalczył do końca z tą piłką, ale nie udało się już przebić w pole gry. Popatrzmy raz jeszcze, tutaj wysokie odegranie, dużo czasu, dużo miejsca, zostawił otwartą stronę forehandową. Stoltman i później już był spóźniony. Kolejny out i kolejne problemy Łukasza Stoltmana. No trochę nie wie do końca chyba, co się dzieje z tą dyspozycją. Szczególnie serwisową. No bo szykuje nam się kolejna strata serwisu. Na razie Łukasz Stoltman ugrał jednego gema, ale to był gem przy returnie. Drugie, a tutaj to pierwsze podanie, bo ta piłka po necie. Teraz trafił, teraz znakomicie. Może to nie był najmocniejszy serwis, ale w sam narożnik ta piłka spadła.
Trafił. Jeszcze się broni mimo poślizgu Olszyna do siatki. Stoltman przekombinował. O, miał otwarty cały kort, mógł zrobić wszystko, nie zrobił nic. No i jest po secie 4-1. A zatem dość solidny zapas, solidne zwycięstwo na razie Marka Olszyny. Chwila przerwy i za chwilę wracamy na kort numer 4, na kort telewizyjny. Na razie lepsze nastroje Marek Olszyna, ale to jest dopiero pierwsza partia. Jeszcze wiele tu się może dobrego tenisowo wydarzyć. Wracamy za chwilkę. Drugi set przed nami. Serwis Marka Olszyny. Marka Olszyny, który wygrał pierwszą partię 4-1. No i na razie jest w zdecydowanie lepszych nastrojach. Więcej powodu zadowolenia, ale też duża liczba błędów, których dopuścił się Łukasz Stoltman, które trochę pomogły, no bo jednak w pierwszym secie nie udało się wygrać własnego podania. Mimo trzech prób. Teraz piłka w linię. Jeszcze udało się wrócić, ale teraz długa akcja. Wyrzucił Marek Olszyna. Ależ jest skupiony, ależ jest skoncentrowany Łukasz Stoltman. On wie, że tutaj, mimo że ma 5 punktów na koncie, miał przed tym spotkaniem, no to teraz te dwa bardzo potrzebne. Ryzyko z returnu, ale to nie było dobrze przygotowane zagranie.
drugi serwis. No i błąd. Jeszcze raz wyrzucił Łukasz Stoltman. No właśnie, wiesz co, nie? Ona poszła w te krzaki chyba. Tutaj, jakby pod tymi belkami. Chwila, bo piłki nie mamy. Chwila przerwy, organizowanie piłki, no też tak skupiony, gdzieś szuka tej inspiracji Łukasz Stoltman. Teraz no widzimy ten retur, też do zapomnienia. Piłka blisko naszej kamery, aż spadła. No to mamy utrzymane podanie 4-1, 1-0 i zmiana stron. Odprowadzeni zawodnicy naszą kamerą właśnie do swoich stanowisk. Za chwilę gramy drugiego gema w drugim secie i serwował będzie Łukasz Stoltman, ustawiony bliżej naszej kamery prowadzącej. To już jest taki moment ostatni, aby zacząć wygrywać własne podania, bo bez tego może być trudno. Stoltmanowi pierwszy serwis cały czas nie pomaga. Bezpiecznie Stoltman, aby się nie pomylić. Trawa jest coraz suchsza, te warunki, nie ma co mówić, coraz lepsze, coraz bardziej naturalne, jeżeli chodzi o nawierzchnię trawiasną, bo wiemy, że na trawie to absolutnie nie gra się po deszczu w deszcz. No, trawa musi być sucha, tutaj nie ma w ogóle żadnej takiej opcji, jeżeli mówimy o Wimbledonie, czy ogólnie o grze na trawie, bo to po prostu tego się po prostu nie robi. Natomiast tutaj wczoraj te warunki były momentami bardzo trudne. A teraz już są coraz to lepsze. Panowie sobie jeszcze challenge zrobili. Taki oczywiście z uśmiechem na twarzy, ale no to jest dobre nastrój od samego początku do rozgrzewki. Panowie tutaj bardzo miło, sympatycznie podchodzą do tego spotkania. Tyle, że na razie no, Łukasz Stoltman też chciałby wygrać to własne podanie. No teraz to zrobił tak jak należało. Serwis, no ten return bardzo bezpieczny. I tutaj dużo miejsca w półkortu został za linią końcową Marek Olszyna. Slice tuż nad siatką, jeszcze zdążył Olszyna, ale już nie przerzucił tego w pole gry. Piłka zbyt długa.
Serwis do środka, ale serwis zatrzymuje się na taśmie. Drugie podanie. Olsztyn też wychodzi zdecydowanie bliżej do serwisu drugiego. Będzie lob, będzie smecz i już się nie obroni Stoltman. Brawo. Ale to była taka właśnie akcja, jak na kort telewizyjny przystało. Chociaż ten lob, no pewnie mógł być troszkę skuteczniejszy atak, no to była wystawka. Wysoki kozioł. I już nie sięgnął Łukasz Stoltman, mierzący 172 cm. Do siatki. Jeszcze wrócił Stoltman, jeszcze się broni, ale ta piłka wciąż w grze. No i jest szansa, ależ błąd. No tutaj teraz grają pięknie, teraz grają jak na pokazówce. Trafił i radość Marka Olszyny. No sami tak nawzajem się zachęcili do tego, żeby tutaj sobie podbijać tą piłkę, bo myślę, że można było wcześniej już kończyć. Natomiast tutaj to zagranie bardzo lekkie. Tutaj też odegranie prawie, że na rakietę, pół wolej. No ale tutaj już, no otwarty kort i tylko mógł przyklasnąć Łukasz Stoltman. Ale takie akcje, to jest właśnie ta magia kortu telewizyjnego. No i wygrywający serwis i wychodzi zwycięsko z tego gema Łukasz Stoltman 1-1. Więc udało się wygrać przy własnym serwisie. No wreszcie, czekał długo, ale wygrał. Czy to będzie zwrot akcji? Czy to będzie początek odmiany tego spotkania? I piłki znów wracają na stronę notowanego na 148 miejscu w rankingu PLT drugiej ligi Marka Olszyny. Niewymuszony błąd. Serwis na ciało, bronił się Stoltman. Ale ta piłka wpada blisko linii. Patrzymy sobie raz jeszcze na ten cykl serwisowy. Tutaj znów zaskoczenie, ta piłka na ciało. I później, no niby blisko, niby w zasięgu rakiety, ale ten, kto nie grał, no to nigdy nie dowie się, jak to jednak jest daleko mimo wszystko. Drugi serwis. Na razie, no tak, nie chce ta piłka wchodzić. Nie chce kończyć jedynką. Wyrzucający drugi serwis. Teraz ten cross wykorzystywany. No to pięknie to odwrócił Łukasz Stoltman. No to jest zawsze duża sztuka. To jest trudne zagranie. Najłatwiej jest jednak odgrywać tam, skąd piłka wraca. A tutaj... tutaj inaczej widzimy, raz jeszcze najpierw sobie przygotował pozycję, wyrzucił rywala z kortu i później zadał cios kończący. Ale to już jest zdecydowanie inaczej grający zawodnik z Gdańska. Tym bardziej, że znów drugie podanie. Serwis z kikiem, serwis bezpieczny. Znów ciasno. Wyrzucił. Wyrzucił Olszyna. Jakby troszkę przestał wytrzymywać tych dłuższych wymian. No to nie są jakieś wymiany takie tradycyjne dla kortów jednak trawiastych. Tutaj często tak są kończone bardzo szybko, ale kiedy przedłuża je Stoltman, kiedy wchodzi w tą grę, to jednak Olszyna ma problemy. Teraz piłka tuż przed linią. Broni się zawodnik z Bydgoszczy i piłka na aucie. I piłka na aucie niewiele. Niewielka pomyłka, ale to jest przełamanie. Łukasz Stoltman 2-1 w drugim secie. Patrzymy sobie na tą ostatnią akcję. Raz jeszcze
wolno lecąca piłka, ale tutaj piło widać idealnie, że jest poza linią końcową, a zatem 4-1, pierwsza partia dla Marka Olczyny, teraz 2-1 Łukasz Stoltman z pasem przełamania. Przerwa za nami. Znów kilka wymiany zdań, ale tak jak mówiłem, atmosfera przyjazna w tym spotkaniu, atmosfera też przyjaźni sportowej i takiej rywalizacji. Teraz Łukasz Stoltman wychodzi na prowadzenie 2-1. I on ma serwis. I on ma już pierwszy punkt w gemie numer 4. Takie charakterystyczne długie przygotowanie do serwisu. Do środka Stoltman. No i złapał tutaj w półkortu swojego rywala gdańszczanin. 30-0. No, wydaje się, że no, taki gracz, przypomnijmy, 20 obecnie w rankingu, ale zawodnik, który naprawdę już wielokrotnie się pokazywał w polskiej lidze tenisa z bardzo dobrej strony. To zawodnik, którego musimy dużo wymagać i od też, który nie może takich szans jak teraz no, nie wykorzystywać. Wraca ta piłka jeszcze w kort, a teraz już out. Teraz już wyrzucił coraz więcej błędów Marka Olczyny. Czyżby gem na sucho? Takich w tym spotkaniu jeszcze nie mieliśmy. Nie będzie na sucho, nie będzie tu nic łatwo i przyjemnie. Trzeba wypracować każdy punkt, każdego gema. Trzeba tutaj dać siebie wszystko, nic łatwo nie przychodzi. Oczywiście zdarzają się błędy z jednej i z drugiej strony. Czasem jakaś łatwiejsza piłka, jakiś prezent, ale tutaj bez wkładu własnego nic się nie osiągnie w tym meczu. Wciąż serwuje Stoltman, aby zakończyć tego gema, aby poprawić przełamanie także własnym serwisem. A tutaj także ciekawa sytuacja, jakiś owad być może, który przeszkadzał w tymże serwisie Stoltmanowi. Płasko ta piłka się odbiła, natomiast dobrze na nogach pracuje Marek Olczyna. Teraz przyspieszenie i to jest cross winner i to jest 3-1, a więc wygrywa znów swoje podanie Łukasz Stoltman i prowadzi w drugim secie już 3-1, a tu raz jeszcze będzie ten winner, do którego nie miał szans zdążyć
Marek Olszyna. No i tak wszystko zmierza tutaj ku trzeciemu setowi, ku super tiebreakowi. Myślę, że zasłużenia to obaj zawodnicy, aby właśnie w ten sposób zakończyć dzisiaj rywalizację. Teraz korytarz deblowy. No i czy będzie tutaj szukał zakończenia seta Stoltman, czy poczeka bardziej na swoje podanie, ale też na swoje podanie dzisiaj tak czekać zbytnio nie może, bo to zaufanie do niego jest, myślę, względnie ograniczone po 15. A zatem no coraz mniej tych punktów potrzeba do zamknięcia drugiego seta. Teraz skrót, ależ miękko, ależ fantastycznie Marek Olszyna. No i piękny ukłon. I Państwo to widzieli, pewnie pozdrowienia dla od tych, którzy kibicują zawodnikowi z Bydgoszczy, ale popatrzmy, jak tutaj zrobił to z gracją, jak delikatnie popracował. I aż brawa od samego rywala należały się Markowi Olszynie. Ten mecz niech jeszcze trochę potrwa, niech on się szybko nie kończy, naprawdę myślę warto. Wyrzucony return. Cały czas także walka na pozostałych kortach, to już też zjeżdżają się panie, które zagrają po godzinie 13 w swoim turnieju w kategorii PLT kobiet, także pierwsza liga rusza po południu, a teraz podwójny błąd serwisowy, ta piłka aż wyleciała poza obręb kortu. Źle, źle to wykonał Marek Olszyna. Są problemy. Drugie podanie za chwilę do dyspozycji Olszyny. Teraz bardzo lekki serwis na granicy błędu. Nieczyste odbicie. Ale walczą obaj panowie. Teraz znów miękko, ale to już nie było tak dobre zagranie. I co? I korytarz deblowy. I wyrzucił. I nie wytrzymał znów tej dłuższej wymiany zawodnik z Bydgoszczy. A zatem mamy równowagę. I mamy piłkę decydującą. Jeżeli wygra to Stoltman, no to za chwilę będzie już trzecia partia. Jeżeli nie, oto gramy dalej podczas drugiej odsłony. Drugi serwis. I podwójny błąd serwisowy, jest najgorzej jak tylko można. Zakończył partię numer 2 Marek Olszyna. A zatem wszystko równo. 5 gemów wygranych przez Stoltmana, 5 gemów wygranych przez Markę Olszynę. 1-4, 4-1. Tak to wyglądało z perspektywy Łukasza Stoltmana. Za chwilę gramy super tiebreak w postaci oczywiście trzeciego seta, więc walka do 10. Obaj panowie już grali te super tiebreaki. Wygrał Łukasz Stoltman z Piotrowiczem 12-10. Wygrał także z tym samym rywalem Marek Olszyna 10-8. Kto tutaj będzie górą? No to za chwilę, bo najpierw jeszcze przerwa toaletowa dla Łukasza Stoltmana i za chwilę wracamy na decydującą partię. To widzimy chociażby szefostwo kortów w Michałówku, pana Wojtka Pietrzaka, który teraz akurat ten drugi pan od lewej strony patrząc, także już jedna z zawodniczek, która czeka na rozgrywki pań, również przygotowana, a więc tutaj coraz więcej osób, a w tle jeszcze widzimy koniki. Piękna sprawa, takie jeszcze tutaj urozmaicenie naszych widoków, nie tylko trawa, nie tylko korty, można zdecydowanie więcej w Michałówku pooglądać, także jeszcze piesek, to akurat na pierwszym planie
nam się pojawi, więc do wyboru, do koloru każdy może sobie coś uraczyć na tym widoku, a to już zielony kort i czekamy na Łukasza Stoltmana, czekamy na super tiebreak. Zostańcie Państwo razem z nami, myślę, że dla tych zawodników naprawdę warto. Poszukiwania rakiety zakończyły się powodzeniem. Tak czasem jak się zostawi przy siatce, to to nie widać z każdej strony, ale wracamy już, proszę Państwa. Teraz troszkę dłuższa przerwa za nami, panowie się zregenerowali. No i cóż, walczymy do 10 wygranych punktów, a może i dłużej, jeżeli będzie konieczność gry na przewagi, przystanie po 9 i tak dalej, wówczas nagła śmierć. No ale cóż, gramy, patrzymy. Łukasz Stoltman rozpoczyna trzecią partię, czyli tego super tiebreaka. Pierwsza piłka idzie w ruch. 1-0, Stoltman. Teraz pytanie, czy ten, który wrócił, ten, który przegrał pierwszą partię i wygrał drugą, czy on pójdzie za ciosem, czy jednak będziemy w drugą stronę i czy jednak powróci do tego, co na początku prezentował nam Marek Olszyna. No, tych pytań jest zawsze naprawdę dużo. Drugi serwis. Znów piłka po taśmie, teraz ta taśma, ta siatka sprzyja zawodnikowi z Gdańska, 2-0, mini break, no to jest taki lekki zapas, można powiedzieć, no bo jednak gramy do 10, to jeszcze będzie mnóstwo okazji, żeby to sobie odrobić, ale jednak coś zaczyna się tworzyć pozytywnego na korzyść Łukasza Stoltmana. Kolejny serwis zawodnika z Bydgoszczy.
Net. No to jest ciekawa sprawa. Duża liczba właśnie zagrań po siatce, ale jednak trafia w karo serwisowe. Pierwsze podanie. Będzie także drugi serwis. Teraz już lżej. Nie wytrzymał teraz. Bardzo prosty błąd. A zatem połowę z tych swoich serwisów wykorzystał Marek Olszyna. 2-1. Z zapasem mini breaka prowadzi gdańszczanin. Ależ ta piłka nisko się odbiła. I mamy powrotnego mini breaka. 2-2. A więc równo odrobił tą niewielką stratę Marek Olszyna. I znów gramy tak naprawdę od zera. Znów nie wiemy, kto jest bliżej. Zwycięzca w tym meczu. Na pewno już po jednym punkcie dla obu panów. Będzie miał szóste oczko na koncie w grupie F. Łukasz Stoltman. Będzie miał trzeci punkt Marek Olszyna, który też będzie miał jeszcze jeden mecz do dyspozycji, a teraz fantastycznie to zrobił Łukasz Stoltman. 3-2, utrzymuje to swoje drugie podanie w tej sekwencji. Patrzymy sobie raz jeszcze. Tutaj fantastycznie odwrócony cross forehandowy. Pięknie to zrobił Łukasz Stoltman. I mamy 3-2. Ale serwuje Marek Olszyna. Jeżeli będą szli po dwa punkty z rzędu, no to będzie wciąż równo. Mocny serwis, ale ta piłka wraca, jak ona nam się fatalnie odbiła. Dużo szczęścia Łukasza Stoltmana, ale też to szczęście trzeba mieć. Będzie zmiana strony, 6 punktów rozegranych. Ale takie są właśnie uroki gry na tej nawierzchni. Nie zawsze musi być wszystko równo, nie zawsze ta piłka się tak idealnie odbija. No tu widzimy, jak ona wręcz skręciła. I mamy 4-2, chwilka przerwy, zmiana stron. I za chwilę będzie serwował po raz kolejny Marek Olszyna. Teraz bliżej nas, bliżej kamery głównej, zawodnik z Bydgoszczy, natomiast Łukasz Stoltman w tle. Powoli szykujący się już do returnu. Wyrzucił Olszyna. Czy to będą decydujące piłki tego spotkania? Dwa punkty z rzędu, dwa mini breaki wywalczone przez tenisistę z Trójmiasta. I teraz jeszcze dwa jego serwisy. Na pewno bardziej skupiony. Tutaj Marek Olszyna podczas przerw, troszkę rozmów, gdzieś taka interakcja, natomiast Łukasz Stoltman swoje. Łukasz Stoltman cały czas z planem w głowie na to, żeby ten mecz po prostu wygrać. Jest w połowie drogi do zwycięstwa. Teraz goni. I ta piłka zahaczyła o linię. A tutaj aut. No właśnie, tutaj dyskusja, no bo ta piłka być może była autowa po zagraniu Stoltmana, natomiast no my na to wpływu nie mamy. Tutaj to zawodnik decyduje, zawodnik piłkę odbił, zawodnik nie zareagował, no a więc po prostu gramy dalej. I piłka jest dla Łukasza Stoltmana, 6-2. To też może taktyka, no gramy do końca, te sporne piłki odbijamy, nie krzymy autu, ale tak to się potem może skończyć. Kolejny serwis. Łukasz Stoltman. Jedynka nie weszła. Drugi już bezpieczny.
To siatki Olsztyna, ale troszkę wybity z rytmu. 7-2, no to już jest naprawdę konkretna zaliczka. Tak jak wspominałem, w tym turnieju obaj już grali trzecią partię, obaj grali tą rozgrywkę super tiebreakową. Wygrał Stoltman 12-10, wygrał Olsztyna 10-8, ale tutaj na razie lepiej prezentuje się Stoltman. I jeszcze kolejny aut, 8-2. No wydaje się, że naprawdę jest bardzo niewiele takich przesłanek, które dają nadzieję serwującemu obecnie. Tych błędów jest zdecydowanie za dużo. Return. I jest 9. punkt dla Łukasza Stoltmana, a więc wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że w tej rywalizacji gdańsko-bydgoskiej jednak pomoże. Pomoże, zwycięży. Ale poczekajmy, bo tenis często uczy pokory. Tenis często uczy cierpliwości. Nie ma strat nie do odrobienia. Takie są fakty. No ale jednak 7 punktów z rzędu to byłby wyczyn. Tym bardziej, że trzeba było też te punkty przy returnie wygrywać. Lżejszy drugi serwis. Jeszcze Olsztyna się broni. Nie wytrzymał. Teraz ta wymiana dała się we znaki Stoltmanowi. 3. punkt Marka Olsztyny. I będzie zmiana stron. Tak to oczywiście bywa. 12 piłek rozegranych. A zatem jeszcze zmienimy strony przed prawdopodobnym końcem spotkania. Na razie jedna piłka meczowa obroniona. Na pewno bardziej zmęczony Łukasz Stoltman, 38-latek. To też zawodnik, który plasuje się na 36. miejscu w rankingu wszechczasów Polskiej Ligi Tenisa. Natomiast no, zdecydowanie młodszy Marek Olsztyna. Dziewięć do trzech, no i serwis po stronie Stoltmana. Koniec, koniec. Game set, mecz padł. Marek Olsztyna, ale to on przegrywa. Dobre spotkanie, naprawdę wyrównana walka. Teraz też brawa od zawodników, którzy obserwują to z boku. Naprawdę było na co patrzeć, było tutaj o czym mówić. Kapitalna rywalizacja. I jeszcze patrzymy na triumfującego Łukasza Stoltmana. 4-1, pierwsza partia dla Marka Olsztyny, później 4-1 Łukasz Stoltman. No i w tym decydującym secie 10-3 wrócił znów z dalekiej podróży. No ma patent na te comebacki. Po raz drugi po przegraniu pierwszej partii jest w stanie wygrać rywalizację. No i kończy z 7 punktami grupę F. 2-1 Łukasz Stoltman. Takie są fakty, czekamy na kolejne spotkania i też być może za chwilę uda nam się jeszcze tutaj porozmawiać z bohaterem tego spotkania, z triumfatorem. Pozostańcie Państwo zatem razem z nami, za chwilę Łukasz Stoltman przed naszą kamerą.